Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiam w tym jakże trudnym i skomplikowanym dla nas okresie. Jestem pełen uznania dla całego zespołu i dla wszystkich, którzy się zaangażowali w kwietniowe nasze wydanie i zadowolony z tego, że udało nam się je zamknąć, udało nam się wysłać do drukarni. Drukarnia nam je szczęśliwie wydrukowała i teraz w rękach poczty jest to, czy na czas dostaniecie Państwo ten numer. A w kwietniowym numerze, oprócz oczywiście konsekwencji koronawirusa na rynki rolne, piszemy o wielu aktualnych sprawach, które są dla Was zawsze ważne, ponieważ Wy musicie zrobić swoje. Koronawirus zatrzymał świat, ale rolnicy muszą zrobić swoje, bo terminy agrotechniczne nie poczekają. Zobaczcie, o czym piszemy w kwietniowym numerze. W szponach koronawirusa. Koronawirus zatrzymał świat. To, co jeszcze kilka tygodni temu wydawało się niewyobrażalne, stało się. Musimy nauczyć się żyć i pracować w czasie pandemii. Dopłaty 2020. Ważne szczegóły. Tegoroczna kampania składania wniosków obszarowych ruszyła w cieniu koronawirusa. Minister apeluje o nieodwiedzanie biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jak więc poradzić sobie z wypełnianiem wniosku? Mamy dla Was sporą garść przydatnych informacji. Wiosną ubezpiecz uprawy. Ruszył wiosenny sezon ubezpieczeń upraw rolnych. Choć na zawarcie polisy mamy czas do 30 czerwca, ostatnie lata pokazały, że nie ma co zwlekać do ostatniej chwili. Ciasne zjazdy z dojazdówek. Zapis rozporządzenia sprzed dwóch dekad blokuje wjazdy do siedlisk i na pola nowoczesnym sprzętem. Przepisy prawa nie nadążają za nowoczesną technologią w rolnictwie. Polska ma nadwyżki zbóż. W czasie, gdy kolejne kraje pod wpływem rozprzestrzeniającego się koronawirusa zamykają swoje granice, niezmiernie istotne dla obywateli jest poczucie bezpieczeństwa żywnościowego. Zboża skracać na czas. W tym roku wiosna ruszyła dużo wcześniej niż zwykle. Jednak o ostatecznym terminie strzelania w źdźbło decyduje długość dnia. Dlatego stosowanie regulatorów wzrostu będzie tylko nieco przyspieszone. 10 reguł dla kukurydzy. Kukurydza wydaje się łatwa w uprawie, ale bywa to złudne. Tym bardziej łatwo o szkolne błędy. Jak się ich wystrzegać, znajdziecie właśnie w tym artykule. Rolnicy kontra producenci i dilerzy maszyn, czyli kto ma rację? Do naszej redakcji systematycznie docierają sygnały o problemach z wyegzekwowaniem gwarancji lub naprawą wadliwej maszyny. Czy zawsze wina jest po stronie rolnika, czy też wina jest po stronie dilera i producenta? Jak zwykle, prawda leży gdzieś po środku, ale rolnicy nie powinni być często tak traktowani, jak są. W programie specjalnym Top Świnie piszemy o wirusie w koronie, czyli o koronawirusach, które są znane od lat. Wszyscy z niepokojem przyglądamy się rozprzestrzeniającym się koronawirusom. Czy wiecie, że wirusy te są znane lekarzom weterynarii i producentom zwierząt gospodarskich od ponad kilkudziesięciu lat? Ale jest to jednak inny wirus niż ten, z którym dziś borykają się wszyscy. Gdzie tracimy najwięcej? Susza powoduje nie tylko niedobory lub braki pasz objętościowych. Brak opadów obniża także ich jakość i wartość pokarmową. Dlatego tym bardziej w żywieniu trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, aby tych strat było jak najmniej. Oczywiście chcę Wam wszystkim życzyć, byście pozostali zdrowi. Bądźcie ostrożni, bądźcie uważni, zachowujcie się bezpiecznie i powiem tak, zostańcie w domu. Zostańcie w domu z Top Agrarem, bo my będziemy dla Was przygotowywali zawsze dobre, sprawdzone i przydatne informacje. Oczywiście rolnik musi zrobić swoje. Rolnik musi wyjechać w pole, musi pójść do ogrządku, musi załatwić najpotrzebniejsze sprawy. Ale w tym wszystkim trzeba zachować wyjątkową ostrożność. Bo chociaż pracujecie w rozproszeniu, pracujecie na polu i możecie być sami, to jednak uważajcie na wszelkie kontakty. Zostań z domu.
ale zrób swoje bardzo uważnie. My będziemy Wam towarzyszyć. Raz jeszcze Was gorąco i serdecznie pozdrawiam. Pozostańcie ostrożni i bądźcie zdrowi. Do zobaczenia. Top Agrar Polska to magazyn dla każdego rolnika. Sprawdź naszą ofertę na www.topagrar.pl/prenumerata.